Witam bardzo serdecznie. Tym razem jesteśmy w Toruniu. Proszę Państwa, przed nami kolejne wciąż nierozwiązane sprawy kryminalne. Chciałbym ufać i wierzyć, że sprawcy tych przestępstw, którzy często w sposób bardzo okrutny, bezwzględny, z pełną premedytacją, zabijając drugiego człowieka, już wkrótce zostaną złapani. Człowiek, który raz wszedł na drogę przestępczą i uszło mu to bezkarnie, dokona zbrodni po raz drugi, wierząc, że i tym razem ujdzie mu to na sucho. Musimy zrobić wszystko, żeby tak nie było. Proszę Państwa, powinniśmy współpracować z policją. Tylko w ten sposób możemy zapobiec szerzącemu się wokół niebezpieczeństwu. Zapraszam na kolejny odcinek telewizyjnego Biura Śledczego. Mógłbym w czymś pomóc? Nie, ja tylko tak się rozglądam. Cześć, stary. No cześć. Masz to dla mnie? Mam, a kasa jest? Nie. Wysiada. No pokaż mi coś. Pasi? Jak pasi, niczego sobie. Ile ma kosztować? Tak jak gadaliśmy, 8 stów. Troszkę przedrogo. Jak drogo to zapierdalaj do sklepu, sobie kup taniej. Nie no, o tym nie ma mowy. Ale dobra, a pestki do tego? Są. Jak bez pestek? Bez pestek to nie działa. Pokaż, zobaczymy. Jakie dziwne te pestki. Jak to dziwne, świeże, nieużywane. Wszystkie takie same, tylko różny kolor. Aha. Nie wyżytaj. No dobra. Zawijam. Kasiorka. No dobra, jest, nie ma sprawy. Ej! Jakby co, to się nie znamy. Dobra, nie ma sprawy. Maleńko, na razie. Władysław Frona, 51 lat, zamieszkały w Toruniu przy ulicy Piskorskiej. Pan Władysław jest właścicielem kantoru wymiany walut o nazwie Europol. Kantor ten mieści się przy Placu Teatralnym w Toruniu. Tego dnia w pracy nic szczególnego się nie działo, nic, co by miało związek z dalszymi wydarzeniami, o których za chwilę opowiemy. Wychodząc z pracy, pan Władysław miał w ręku czarną torbę. Tutaj należy dodać, że właściciele kantorów powinni się liczyć z niebezpieczeństwami, jakie na nich czyhają i na pewno mają pełną tego świadomość. Czy pan Frona mógł przypuszczać, że tego dnia coś mu grozi? Proszę Państwa, z pewnością nie.
Sąsiad, słysząc strzały i widząc biegnącego po schodach z bronią palną sprawcę, natychmiast powiadomił policję. W tym czasie pan Wrona już nie żył. Decyzją prokuratora jego ciało przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Podczas sekcji zwłok stwierdzono 3 rany postrzałowe. Pierwsza w okolicy lewej skroni okazała się raną powierzchowną. Druga w okolicy lewej łydki. Trzecia rana po prawej stronie klatki piersiowej. Proszę Państwa, mam przed sobą akta śledztwa w sprawie zabójstwa pana Władysława Wrony. Jest tutaj jedna bardzo interesująca rzecz. Otóż przeprowadzono badania balistyczne broni. Co te badania mówią? Zabezpieczone na miejscu zdarzenia oraz w ciele ofiary kawałki metalu są fragmentami pocisków rewolwerowych o kalibrze 8 mm. Na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej przeprowadzonej przez Centralne Laboratorium Komendy Głównej Policji ustalono, iż w tym zdarzeniu zostały użyte 2 rodzaje pocisków. 4 z nich stanowią typ Smith & Wesson, posiadające charakterystyczne pierścieniowe wyżłobienia. Natomiast 5 posiadał odmienną strukturę budowy o wklęsłym dnie. Wszystkie te pociski zostały wystrzelone z tej samej jednostki broni. Zabójca po oddaniu strzałów pobiegł w kierunku szosy lubickiej. Widziany był przez wielu świadków. Na podstawie ich zeznań sporządzono jego portret pamięciowy. Za chwilę go Państwo zobaczycie. Był to mężczyzna w wieku 25-30 lat. Miał około 175-180 cm wzrostu. Szczupłej budowy ciała. Włosy krótko strzyżone koloru ciemnego. Ubrany był w ciemne dżinsowe spodnie i granatową koszulkę z krótkim rękawem. Do tego zabójstwa doszło 2 czerwca 98 roku w Toruniu przy ulicy Piskorskiej. Proszę Państwa, we wnętrzu tej klatki schodowej. Jaki jest motyw tej zbrodni, do dziś nie wiadomo. Kim jest sprawca, też nie wiemy. Może rozpoznaliście Państwo mężczyznę na portrecie pamięciowym. Mamy nadzieję, że po naszym programie znajdą się świadkowie, których informacje pozwolą złapać tego brutalnego i bezwzględnego mordercę. Informacje przekazujcie do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu pod numer telefonu kierunkowy 056 637 23 80 do 81 lub do sekcji kryminalnej tej policji pod numer kierunkowy 056 637 25 33. Koniaczek czy coś innego? O, może być. Dobra. No do zobaczenia następnym razem. No, tak? To na razie. Cześć. No, dzięki. To cześć, do zobaczenia. Halo, Pani Anielo. Dzień dobry. A, dzień dobry. No pamiętam, ale zobaczcie, no taką torbę dzisiaj ciągnę ze sobą. Jutro albo pojutrze, w tygodniu przyniosę dobrze, wam. Dobrze. Są na pewno. Padniemy. Padniemy. Dobrze, dobra. Do zobaczenia, do widzenia. Aniela Kaczmarek, 55 lat, rencistka. Zamieszkała w Toruniu przy ulicy Moniuszki. Pani Aniela mieszka w budynku wielorodzinnym na pierwszym piętrze. Zanim choroba zmusiła ją do przejścia na rentę, pracowała na Uniwersytecie Toruńskim w dziale gospodarczym. Podlewała kwiaty, sprzątała trawniki. Pani Aniela do pensji dorabiała sobie jeżdżąc do Czech i na Węgry. Stamtąd przywoziła rzeczy, które potem sprzedawała.
Handlowała także starociami i alkoholem. Wśród znajomych i przyjaciół chodziła za osobę niezwykle miłą, uprzejmą, nie miała z nikim konfliktów. Do domu wpuszczała tylko osoby dobrze sobie znane. Nikomu nie zwierzała się ze swoich zasobów materialnych. 23 listopada 1994 roku poszła w godzinach przedpołudniowych odwiedzić swoich kolegów na uniwersytecie. O godzinie 12:45 była już w domu. O godzinie 14 zadzwonił do niej znajomy. Halo, słucham. Kto mówi? A tak, dzień dobry. Alkohol? No, może coś się znajdzie. Ale nie wcześniej niż koło 15. To jesteśmy umówieni. Do zobaczenia. To ja, pani Anielo. A, to pan. A co, spodziewa się pani kogoś innego? Pana dzisiaj się nie spodziewałam. Spodziewałam się kogoś innego. Ale co, mimo wszystko może wejść? Ale w zasadzie w jakiej sprawie? Wie pani, mam trochę gotówki i bym chciał kupić jakiś alkohol, może ciuszki jakieś. Może coś uda nam się schandlować. Proszę. Ja może do tego pokoju na lewo. Zaraz przyniosę te ciuszki. Na pewno pana coś z tego zainteresuje. O, dlaczego? O Jezu! Nie wiem. Nie przyszło na umówione spotkanie z tymi dżinsami. Nie wiem, słowna zawsze była. Okno zamknięte. No nie wiadomo, co się stało. Nie wiem. Może przyniesie w końcu nam, co? Poczekamy jeszcze trochę. Chodź, idziemy. Policja zakłada, że mordercą mógł być ktoś z kręgu znajomych pani Anieli, bo przecież ta bardzo ostrożna kobieta nikogo obcego do domu by nie wpuściła. Jaki był motyw tej zbrodni? Nie wiadomo. Nie wiemy też, co tak naprawdę z jej mieszkania zginęło. Sprawca czegoś bardzo intensywnie szukał. Mieszkanie było straszliwie splądrowane. Proszę państwa, jedno jest pewne. Bandzior, wychodząc, zamknął drzwi wejściowe kluczami, które najprawdopodobniej zabrał pani Anieli. Dzień dobry, sąsiedzie. Dzień dobry. Czuje pan? Co czuję? Ten skurkę coś zmieniło. Nic nie czuję. 100% z mieszkania pani Anieli. To co? Dzwonimy na policję? Trzeba zadzwonić. Słuchaj, przyślij mi na miejsce straż pożarną, ponieważ będziemy musieli wchodzić przez okno do mieszkania, które mieści się na drugim piętrze. Może to nie tyle nieobecność pani Anieli,
zaniepokoiła sąsiadów. W końcu byli przyzwyczajeni do jej ciągłych wyjazdów, ale zapach, który wydobywał się z jej mieszkania. Przybyli na miejsce policjanci razem ze strażakami. Weszli do domu pani Anieli przez uchylone drzwi balkonowe. Prokuratura rejonowa w Toruniu udostępniła nam kasetę wideo z oględzin miejsca zabójstwa. Po wejściu do wnętrza mieszkania policjanci stwierdzili, że wszystkie rzeczy, które znajdowały się w szafach i na półkach, zostały wyrzucone na środek pomieszczeń, tworząc stertę pomieszanych rzeczy i przedmiotów, sięgających prawie do kolan. W całym mieszkaniu, a szczególnie w tym pokoju, unosił się bardzo nieprzyjemny zapach. Policjanci zaczęli zdejmować kolejne warstwy splątanych ubrań. Spośród nich wydobyto zakrwawioną, białą, damską bluzkę. Po odsłonięciu kolejnych warstw znaleziono rozkładające się ciało pani Anieli. Ze względu na drastyczność tego materiału nie pokażemy Państwu dalszej jego części. Po usunięciu ciała przystąpiono do dalszych oględzin, w wyniku których zabezpieczono nóż kuchenny ze złamanym ostrzem oraz wiele fragmentów szklanych i metalowych przedmiotów, które zostały użyte do dokonania tego zabójstwa. Sekcja zwłok wykazała liczne rany głowy oraz rany kłute pleców i klatki piersiowej, które spowodowały śmierć. W trakcie wstępnych oględzin zabezpieczono szereg śladów kryminalistycznych potrzebnych do dalszych porównań. Znaleziono również nóż ze złamanym ostrzem. Natomiast ostrze tego noża znaleziono w rękawie kurtki pani Anieli. Wszystko wskazuje na to, że w momencie ataku była w nią ubrana, broniła się, w związku z tym nóż złamał się, a jego ostrze utkwiło w rękawie. Proszę Państwa, uściślimy fakty. Tego tragicznego dnia, 23 listopada 1994 roku, pani Aniela w godzinach przedpołudniowych poszła odwiedzić na Uniwersytecie Toruńskim swoje koleżanki i kolegów. Tam oferowała im do sprzedaży odzież. O godzinie 12.45 była już w domu. O godzinie 14.00 zadzwonił do niej kolega. Kiedy przyszedł do jej mieszkania o godzinie 15.00, nikt nie otworzył mu drzwi. W związku z tym należy przypuszczać, że do morderstwa doszło między godziną 14 a 15 23 listopada 1994 roku. Zwracam się do naszych świadków z następującymi pytaniami. Może wiecie, z kim pani Aniela tego feralnego dnia wracała z uniwersytetu do domu? Może zwierzała się komuś ze swoich kłopotów? Może ktoś odwiedził ją tego dnia między godziną 14 a 15. Informacje proszę przekazujcie do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu pod numer telefonu kierunkowy 056 637 23 80 do 81 lub do sekcji kryminalnej tej policji pod numer kierunkowy 056 637 25 33. To już wszystko w tym odcinku. Powoli będziemy się żegnać. Czekamy jak zwykle na Wasze telefony i jak zwykle liczymy na Waszą współpracę. Oczywiście osoby, które występują w naszym programie, odtwarzając rolę ofiar czy zabójców, to statyści. Nie możemy ich wiązać z prawdziwymi uczestnikami tych zdarzeń. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na następne programy. Do zobaczenia.